Miało to być coś w rodzaju podziemnego schronu przeciwatomowego, który miał zapewnić wybrańcom Hitlera przetrwanie przez parę lat. Może tam znajdować się wszystko, mówi o podziemnym mieście w Walimiu jego odkrywca Krzysztof Szpakowski. Kolejne odkrycie na ziemi wałbrzyskiej. Po złotym pociągu do starostwa powiatowego w Wałbrzychu wpłynęło zgłoszenie dotyczące tajemniczego znaleziska. Chodzi o tunel w Walimiu. Znalazcą jest Krzysztof Szpakowski, prezes zarządu Stowarzyszenia RIZE. Zgłoszenie dotyczy trzech obiektów, tak naprawdę w jakiś sposób łączących się do sobą. Wszystkie są związane z obiektem Włodarz, z projektem RIZE. Dwa to są tunele kolejowe, które prowadzą od drogi kolejowej z Walimia do obiektu. Natomiast jedno ze zgłoszeń dotyczy bloku A więc części RIZE, tej, która nigdy nie została odkryta. Całość projektu RIZE to ponad 200 hektarów. Część dotychczas odkryta to zaledwie 10% całego kompleksu. Znalezisko zgłoszone przez Krzysztofa Szpakowskiego to dalsza część podziemnych korytarzy. Co dokładnie znajduje się w środku, na razie nie wiadomo. W tunelach miał znajdować się schron dla najważniejszych ludzi Hitlera. Stąd przypuszczenie, że w środku mogą być cenne znaleziska. Przede wszystkim ja bym się spodziewał urządzeń technicznych, urządzeń uzbrojenia, militarnych, infrastruktury gotowej, bo no, nie zapominajmy, że to miało być coś w rodzaju olbrzymi schron przeciwatomowy, który miał zapewnić wybrańcom Hitlera, kilkuset tysiącom ludzi, przetrwanie przez parę lat. Więc to po prostu będzie wszystko. Znalazca postanowił ujawnić swoje odkrycie teraz, na fali emocji związanych ze złotym pociągiem i gorączką złota w regionie. Daje to większe szanse na potraktowanie jego zgłoszenia poważnie i pozyskanie środków na odkopanie kolejnych tuneli. Kompleks RIZE jest znaną atrakcją regionu. Jego poszerzenie przyciągnęłoby więc jeszcze więcej turystów. Historia ze złotym pociągiem tak jakby przyspieszyła moją decyzję o zgłoszeniu. Jest to kilka dziesiąt lat pracy, co roku w zasadzie w tej chwili, głównie dzięki temu, że obiekt jest coraz bardziej znany, coraz częściej pokazywany na zewnątrz, pojawiają się ludzie. W tym roku pojawił się bardzo cenny świadek, pan Jan Latański, który pracował w innym obiekcie, którego też jestem zarządcą, od pierwszego dnia dosłownie do ostatniego dnia. Przyjechał w pierwszej grupie 80 pracowników przemysłowych, budował obóz, wyjechał 11 maja jako ostatni. Ale to są najbardziej cenne wskazówki i ci ludzie faktycznie są byli pracownikiem technicznym. Znalazca zastrzegł w zgłoszeniu chęć otrzymania znaleźnego lub nagrody, jeśli przypuszczenia o skarbach w podziemnym mieście zostaną potwierdzone. Z relacji mieszkańców Walimia, którzy żyli tam w okresie II wojny światowej, wynika, że do miasta wjechało kilkanaście ciężarówek z tajemniczym ładunkiem i istnieje przypuszczenie, że ich zawartość została schowana gdzieś w kompleksie RIZE. Może więc chodzić o tunele wymienione w zgłoszeniu Krzysztofa Szpakowskiego.